Hej, siemanko, z tej strony Robin, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odcinek z Clash Royale, ale jak po samej nazwie widzicie, jest konkurs, to jest po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, jest pakiet, który zaraz sobie kupimy, a po trzecie jest ogólnie specjalny materiał, więc oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a zaraz więcej informacji. Siemano, z tej strony Robin, moi drodzy, tak jak mówiłem na początku, dzisiaj mamy naprawdę dużo rzeczy do ogarnięcia. Jesteśmy oczywiście w gierce Clash Royale Supercella. Na początek wejdę sobie tutaj, czym... Aha, okej, spoko, tutaj dostałem informację od lidera, że mam walkę na Clan Warsach. Clan Warsy zaraz wam w ogóle wytłumaczę, ale moi drodzy, zacznijmy może od początku. A na początku zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem i subskrypcję. A dodatkowo już wam tłumaczę, o co chodzi z konkursem. Z okazji 100 subskrypcji na moim kanale, które wybiło już dawno, dawno temu, chciałbym dla was zorganizować specjalny konkurs. Do wygrania jest karta podarunkowa Google Play o wartości 20 zł w formie paragonu. Oczywiście nie będę wam tego wysyłał jakoś tam, coś tam w tym stylu, tylko po prostu zasady są takie. Żeby wygrać kartę podarunkową o wartości 20 zł Google Play, po pierwsze musicie subskrybować kanał, nieważne od jakiego czasu. Po drugie musicie zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, a po trzecie w sekcji komentarzy poniżej musicie napisać, czemu akurat wy macie wygrać ten konkurs. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, możecie maksymalnie wysłać jeden komentarz. Ja będę to robił specjalną stronką, jeśli przez tą stronkę, a na pewno tak się stanie, jeśli zweryfikuję, że nie subskrybujecie kanału, że nie zostawiliście łapki w górę lub wysłaliście spam komentarze, od razu mówię, że również zdyskwalifikuję was z całego tego konkursu. Druga rzecz jest, moi drodzy, taka, że dzisiaj sobie ogarniemy te pakieciki. Dokładnie tak, mamy do wyboru 3 pakiety. Pierwszy ten pakiecik kosztuje 94,99 i jego na pewno nie kupimy. Samodzielnie pomyślałem, że w sumie i tak ja mam wszystkie legendy już większość na nawet drugim poziomie, więc nie potrzebuję w sumie legendary King's Chesta. 4 emotki fajne, ale one są w dwóch innych zestawach bardzo podobne i w sumie wolę te dwa inne zestawy. No i jeszcze jedna rzecz ważna, że w tym drugim pakiecie Gold Plus Emotes jest 70 tysięcy golda, więc w sumie różnica 30 tysięcy golda, a cena około 60 zł, nie, 50 zł, jakoś tak, 50 zł większa jest w tym najdroższym pakiecie. Wy pamiętajcie oczywiście o konkursie, a tymczasem lecimy i jeśli chodzi o rozwiązanie konkursu, skontaktuję się ze zwycięzcą, napiszę do niego tutaj pod tym komentarzem, który wyślę, że zwyciężył, i później poproszę jakieś tam, nie wiem, Facebooka czy coś i skontaktuję się z nim drogą prywatną, jednakże później jakby zrobię screena konwersacji na przykład na Facebooku, żeby było potwierdzenie, że ta osoba otrzyma kod, a jak wyślę jej kod, po prostu jej podyktuję. I oczywiście spokojnie, to nie jest żaden scam, po prostu podyktuję jej oryginalny, niewykorzystany kod karty podarunkowej Google Play o wartości 20 zł, o tym pamiętajcie, a tymczasem lecimy, moi drodzy, z kupnem tych oto pakietów, więc tym bardziej zostawcie łapkę w górę. Na pewno kupimy sobie normalne emotki, ja dzisiaj sobie kupiłem kartę podarunkową o wartości 75 zł, nie wiem, czy nam tutaj się pojawi. 13,99 opłacam w tym momencie pakiet z 4 emotkami, potwierdzam zakup, muszę jeszcze pobadać Google Password, czyli konto, znaczy hasło Google, to moi drodzy, ja to wszystko tutaj szybko napiszę. Okej, moi drodzy, jak widzicie, już potwierdziłem hasło, wszystko potwierdziłem, to jest zaznaczę, żeby cały czas wymagało tego hasła, bo po prostu będę dzięki temu bezpieczniejszy. Akurat zderzyłem się teraz z moimi problemami technicznymi, co przedłużyło czas odcinka o 5 minut, ale spokojnie, to się wytnie wszystko. I jak widzicie, payment successful, a więc jakby płatność udana. Wchodzimy jeszcze raz do gry Clash Royale i już będziemy mieli w tym momencie emotki, czy będzie animacja tych emotek. Dokładnie tak, moi drodzy, mamy najnowsze 4 emotki, które kosztowały mnie 14 zł, to jest naprawdę mało. No, w porównaniu do tego, co wy możecie wygrać, oczywiście, tak jak mówię, kartę podarunkową o wartości 20 zł, ale dobra. Moi drodzy, myślę, że fajna emotka, serduszka. Jak na razie te dwie emotki takie 50-50. To jest bardzo fajna emotka, już mi się podoba i... To jest też spoko. Okej, spoko. Mamy 4 fajne emotki. Do znalezienia zostało nam jeszcze 4, 8, 12, 16 emotek jeszcze jest do odnalezienia. Najbardziej mi się podobały te z princesą, ale w sumie nie wiem, gdzie je zdobyć, bo ich chyba nie ma w pakietach, prawda? Tutaj dostałem lajkacza.
Aha, możliwe, że te princesy, te emotki z princesu się otrzymuje, jeśli się kupi wszystkie pakiety. Ale dobra, moi drodzy, ja teraz robię płatność kolejnego, ostatniego pakietu Gold Plus Emotes, czyli dostanę 70 tysięcy golda i kolejne 4 emotki, które wyglądają już troszeczkę lepiej, moim zdaniem, w porównaniu do tych poprzednich. No i co? Lecimy kolejne cięcie i jestem już za moment. Okej, moi drodzy, w ogóle wykorzystałem w tym momencie do płatności Touch ID. Jestem strasznie podjarany, bo po raz pierwszy do takiej poważniejszej rzeczy użyłem czytnika linii papilarnych. I od razu wszystko poszło fajnie, nawet bez restartu gry. Mam na koncie 78 tysięcy golda. Troszeczkę mniej pieniędzy, bo około 14 plus, czyli około 16 zł mam w tym momencie na koncie Google Play. No nie wiem, może znajdę za to jakąś fajną grę, którą później dla was nagram, albo kupię jakieś gemy czy coś w tym stylu. Dobra, no to jest nieważne. Mamy kolejne 4 motki, zobaczmy, jak one fajnie się prezentują. Okej, moi drodzy, tak wygląda pierwsza emotka, czyli plujący goblinek, druga emoteczka. To jest bardzo spoko, myślę, że ten drugi zestaw emotek wygląda o wiele lepiej niż ten pierwszy. To tak zabawne faktycznie. I ostatnia emotka, bardzo fajna. Moim zdaniem ten drugi zestaw emotek był o wiele lepszy. Wy możecie pisać swoje zdanie w komentarzu, tylko pamiętajcie, nie możecie napisać więcej niż jednego komentarza, nie przesadzajcie, bo zdyskwalifikuje was z konkursu. No i moi drodzy, do odnalezienia jeszcze są 4, 8, 12 emotek, a w cenie są jeszcze tylko 4, więc prawdopodobnie pakiety na pozostałe 8 emotek się jeszcze pojawią. Może niektórzy otrzymali jakieś randomowe pakiety i ktoś inny ma inne jakby emotki. No nie wiem, jak to wygląda, moi drodzy, ale jak widzicie, ja już emotki najnowsze umiejscowiłem w emote decku, bo taka nowa kategoria się pojawiła w Clash Royale dzięki najnowszej aktualizacji. Dodatkowo w ogóle do Clash Royale wprowadzono dwie nowe karty. Giant Snowball, bardzo słaba moim zdaniem karta, ale ona jest w klasie common, w sensie jest standardowa, więc w sumie się nie dziwię. I druga nowa karta, którą również już tutaj gdzieś mam, to są Royal Hoggy, bardzo fajna karta moim zdaniem. Gdzie ona tutaj jest? Jest w tym miejscu i to jest Rare, czyli karta specjalna. Royal Hogsy mogą być ulepszone na maksymalnie 11 poziom, działają tak samo jak Hog Riders, skaczą pomiędzy jakby przeszkodą, czyli rzeką, atakują jedynie budynki, buildings, nie atakują jednostek, ale są bardzo fajne. One kosztują 5 punktów eliksiru, Giant Snowball kosztuje 2 punkty eliksiru, ale moim zdaniem Royal Hoggy jak na razie najlepszy. Teraz bez dalszego przedłużenia lecimy sobie już z Clan Wars atakiem, czyli z atakiem na wojnę klanów. Dobra, myślę, że jest ok. Koszt deku 3-4, więc zbalansowałem to, tak? Naprawdę 3-4? Nie 4-4? Dobra, jest spoko. I moi drodzy, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten finalny atak. Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o klan? Jesteśmy czwarci, 10 gwiazdek jedynie. Ile osób wykonało w ogóle ataki? Bo jest masakra z tymi atakami. No wiem, ile osób nie wykonało ataków. 5, beze mnie 4. Dobra, ja już tutaj robię ataczek, spokojnie. I moi drodzy, zaraz przetestujemy, jak wyglądają najnowsze emotki, a w przerwie przypominam oczywiście o konkursie. Wystarczy łapka, subskrypcja, komentarz, tylko cenzuralny i maksymalnie jeden, i wygrywacie kartę pod ręką o wartości 20 zł, więc do konkursu zapraszam. No ja tak jestem podjarany chyba nawet bardziej niż te osoby, które mają szansę wygrać, bo no cieszę się, że mogę dla was zorganizować bardzo fajny konkurs. Więc jeśli chcecie więcej konkursów, subskrybujcie, może na 200 subskrypcji wystawię kolejny konkurs, ale przecież 200 subskrypcji jest już niebawem. Oj, dobrze, że wziąłem te goblinki na ziemi, na ziemię. Te 200 subskrypcji jest naprawdę już blisko, bo ja mam 130 subskrypcji. Wystarczy, że wystawicie po prostu subika i każdy z was zostawi subika. Ja myślę, że dzięki temu konkursowi troszeczkę kanał będzie popularniejszy. No jak widzicie, no wy zostawicie subskrypcję, ja wam zostawiam fajne nagrody. Tak to będzie działało teraz na kanale. Znaczy nie mówię, że oczywiście co tam 100 subskrypcji, ale myślę, że na 200 subskrypcji mógłbym zrobić coś podobnego, chociaż nie obiecuję. Okej, Valkyrie idzie mi na wieżyczkę i teraz mogą być z tym problemem, bo te Fire Spirity mi zabierają 300 HP albo nawet więcej. Ile? 400, 500, boże! Jak tutaj mnie pociechały te Fire Spirits. Dobra, moi drodzy, ja teraz będę ciszej, skupię się, bo nie wygląda to dobrze. Okej, rzucił Royal Giant aż 10 poziom, ale nic nie ma teraz na powietrze chyba. Chyba, że znajdzie jakiegoś Wizarda. Ale nie, na szczęście nie, Balonic zada 2 razy damage, bo zrzuci 2 bomby, bardzo mi się to podoba. Teraz stracił gościu również Loga, więc jest jeszcze lepiej. I gasimy tego Royal Gianta od razu. I od razu ładnie, bo wygrywam 3 punktami życia. Jest bardzo dobrze, w tym momencie wyrównałem ten pojedynek. Teraz troszeczkę zlamiłem, nie zdążę, prawda?
Ajajaj, chyba nie zdążyłem. Chyba zdążyły te Fire Spirity wyskoczyć i niestety zabrać ten damage. Dwa oponenty, w ogóle teraz właśnie, no bo strasznie mnie długo nie było na kanale, znaczy pojawił się chyba ten odcinek z Clash of Clans, bo ja go nagrywam jako pierwszego, więc on powinien się pojawić jako pierwszy, ale wiele aktualizacji minęło nas w Clash Royale przez ten właśnie mój tutaj brak działalności w serwisie YouTube, nazywanym YouTube. No i między innymi właśnie dodano takie coś, że oprócz tych Clan Warsów, tych nowych kart i w ogóle wszystkich rzeczy, dodano teraz taką rzecz, że jeśli ogląda twoją walkę przeciwnik, znaczy może nawet nie twoją, tylko po prostu twojego przeciwnika, walkę właśnie ten kolega tego przeciwnika z klanu, no to wtedy ten gość się wyświetla na kolor czerwony. Jeśli ogląda walkę twój kolega z klanu, to ten typ widzi tego, jakby to oznacza ile osób ogląda na kolor czerwony, to ty widzisz na kolor niebieski. Tak fajnie to wygląda i teraz możesz wiedzieć, ile osób z twojego klanu oglądało twoją walkę i później możesz wiedzieć, czemu cię wyzywają. Tak będziesz myślał, kurde, ej, no przecież co ja zrobiłem takiego, że mnie wyzywają, a później się ogarniesz, że aha, no faktycznie, przecież ja przegrałem tą walkę i wszyscy to widzieli. Więc taki przypix, czy będzie win? 88 HP rzucił Arousy. Co to było? Co to było? No nie wierzę, ja mam troszeczkę opóźnienie, bo jest późno. Która jest godzina? 23.30, ale i tak są wakacje, więc już jestem bardziej rozbudzony. Moi drodzy, 2-1 wygrywamy bardzo ważny atak na Clan Warsach. Zaraz zobaczymy, ile te Arousy zabierały, bo jeśli zabierały więcej niż 88, tyle ile miałem na wieżyce, to było lucky roku, w sensie fart, nie? Zobaczmy, ile te Arousy, to były Arousy na poziomie 9. Obstawiam 89. 86, to i tak bym miał pecha, to dobrze, że nawet, że nie zadały, bo dwa punkty na wieżyce to chyba by bardziej bolało niż 88, no ale moi drodzy, i tak duży farcik, więc czy to by było na tyle w tym filmie? Jest 19 minuta, po tym cięciu wyjdzie z 12 minut. To moi drodzy, to jest tyle w dzisiejszym filmie. Poinformowałem was o bardzo fajnym konkursie. Jeszcze raz przypomnę, po raz ostatni już. Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Jeden maksymalnie cenzuralny. Najlepiej, żebyście napisali, czemu akurat wy macie wygrać. Ja wylosuję jednego zwycięzcę. To są trzy wymagane najważniejsze. Skontaktuję się z tą osobą prywatną konwersację, prawdopodobnie gdzieś tam na Messengerze czy Facebooku. A jeśli wygra, to napiszę jej informacje na jeszcze YouTube jako odpowiedź na komentarz, ale później poproszę jakieś tam właśnie konto na social mediach. Więc moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o wszystkich tutaj zasadach, konkursach. Koniecznie subskrybujcie, bo możliwe, że na 200 subskrypcji zrobię kolejny konkurs na kartę podarunkową. Teraz o wartości 20, a może za te 70 subskrypcji o wartości 50 zł, czy może jeszcze więcej. A może znajdę jakichś fajnych sponsorów. No zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcineczka. Oczywiście zapomniałem, żeby zaprezentować emotki, dlatego zrobię to teraz szybciutko w walce i po prostu wytnę wam to, bo już nie chcę kolejnych 4 minut tracić, więc po prostu wam to zaprezentuję szybciutko, jak to wygląda podczas walki, ale już takim jakby timelapse, więc obejrzyjcie sobie to przyspieszenie, jak to wyglądają jeszcze emotki podczas walki, bo kompletnie nie zapomniałam naprawdę czwarki i lecimy jeszcze z tym timelapsem, a już się z wami żegnam, bo już nie minęło czasu. Cześć, cześć, pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia. Icon living, living. I am just an icon. I am just an icon.